Witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj w poniedziałek, wczoraj nic nie nagrywałam, ponieważ miałam słaby nastrój. But wydaje mi się, że pani troszeczkę nie jest kompetentna w tamtym sklepie, w którym kupiłam buta i wydaje mi się, że jest za mały dla mojej stopy, dla mojego obrzęku, gdzie mam stopę popuchniętą. Mierzyłyśmy owszem na zdrowej stopie, ale tamta pani wtedy, jak włożyłam zdrową nogę, to się pytała, czy nie uważam, że ten but jest za mały, czy moje palce nie są zbyt wysunięte z buta. Wydaje mi się, że to ona powinna takie rzeczy wiedzieć, a nie ja. No i też jakby ja tego nie wzięłam pod uwagę, a ona jako specjalistka ze sklepu medycznego powinna wziąć to pod uwagę, że no druga stopa może być właśnie napuchnięta, zmieniona i po prostu ten but powinien być lepiej dopasowany, no ale cóż. No i miałam wczoraj ciężki dzień, pierwszy dzień w ortezie, taki po sobocie pełny dzień. W nocy nie mogłam przez to spać, musiałam tego buta całkowicie otworzyć. A że jeszcze śpię tutaj z Oliwką w sypialni, no to ona troszeczkę wierzga i rozsunięty but, też była obawa, że mnie uszkodzi. No po prostu jaja. No a przy okazji bliska mi osoba mnie wczoraj zdenerwowała i przerzuciło się to na mój cały dzień. Już wystarczająco mam nerwów, no ale nie każdy umie to uszanować. Oczywiście tutaj nie chodzi o domowników, ale nie chcę na ten temat gadać, bo znowu się zdenerwuję, a to nie o to chodzi, żebym drugi dzień miała zły. Zaraz idę robić naleśniki, ogarnęłam sobie w kuchni, w całym domu jest burdel. Łukasz jest w pracy, no Oliwka jest taka, że chyba lubi bałagan, jak to dzieci. No i tutaj wiadomo, ja mam złamaną nogę, Łukasza nie mam, to burdel się robi, więc w tle na pewno jest bajzel, ale wiecie, ja i tak dzisiaj pracowałam od 8 do 15 u siebie tak jakby, czy to produkcja, czy przy komputerze. No i po prostu ten burdel się tutaj robił, bo Oliwka sobie tutaj urządowała na dole. Mnie niestety tyłek boli, bo cały czas wchodzę jakby tyłkiem w ten sposób, siadając na stopniach, bo wiecie, że pracownię mam u góry. No i tyłek już mnie tak boli, że hej. No, ale co? Mam teraz w planach już ostatnią rzecz zrobić dzisiaj, bo już mam dość, już mi jest gorąco. Ubrałam się w strój kąpielowy, robię tylko naleśniki plus Oliwce nuggets z ziemniakami, bo ona nie lubi naleśników, więc no, ja respektuję to, zresztą nie mam wyjścia. No, no i co? Jak zrobimy naleśniki, obiad, jemy, idziemy do basenu i ja już dzisiaj mam finisz pracy. Bardzo dużo miałam, ale to wiadomo, zawsze po weekendzie jest bardzo dużo pracy, plus tak naprawdę i tak mam więcej pracy, no ale przy Oliwce się nie da, więc robię takie minimum. No ale tak, no my teraz mamy taki etap w życiu z Łukaszem, że no ciężko pracujemy, dużo pracujemy na naszą właśnie przyszłość, żeby wiadomo, no żyć jak najlepiej, więc no troszeczkę jak się takie sytuacje dzieją, jak teraz, że Oliwka przyjeżdża, to okazuje się, że to się nie spina. Ale no cóż, na razie tak jest, w przyszłości zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, bo Łukasza nie ma do wieczora, a ja sama nie jestem w stanie ogarniać domu, mając złamaną nogę i Oliwcie, która tutaj sobie szaleje.
No, a z nią też tak jest, że ona wszędzie za mną chce chodzić. Chwili nie mam przerwy dla siebie. Nawet jak pracuję, to i tak ona gdzieś jest w tle, cały czas przy mnie, więc ciężko jest różne rzeczy robić. No, ale dobra, nieważne. No, ja jak zwykle zrobię wam pogadankę i co? Pójdziemy. Jeszcze jakoś ustawię sobie statyw i pokażę wam, jak wyglądam obecnie. W sensie chodzi o tą ortezę, bo było takie zapytanie, więc spoko, nie ma problemu, oczywiście pokażę. Natomiast od razu mówię, że tak, ja nie zakładam tej plastikowej obudowy na buta, bo ta noga mnie już tak boli, mam tak ściśniętą, że ja nie muszę tego buta pompować, bo ta orteza ma taką specjalną pompkę, gdzie się to pompuje, żeby ten but się bardziej zwarł z nogą. U mnie nie trzeba nic pompować. Jest po prostu tak napompowana ta stopa, że już tam nic nie trzeba więcej. Więc nawet musiałam ten plastik ściągnąć. W nocy musiałam w ogóle całkowicie ściągnąć. W ogóle mam noc nieprzespaną. No i tak, no i w tle burdel, ale słuchajcie, nie da rady. Ze złamaną nogą nie da rady łazić i wiecznie sprzątać. Tak jak wiecie, ja nie mam takiej sytuacji, że nie pracuję, tylko pracuję właściwie ponad miarę, więcej niż nie jeden. No i tak się później kończę. A Oliwka też mi tu, ciociu, kiedy skończysz? Czy tylko ty musisz tak ciężko pracować? No, więc nawet dziecko to zauważa, że zapieprzam jak mróweczka. Dobra, idę robić te naleśniki. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś dzisiaj tego vloga skleić, ogarnąć. Zobaczymy. Także witajcie w nowym vlogu. Potrzebuję telefon. Będę robiła jedzenie. Chyba, że nie chcesz jeść. A co będzie na właściwie na obiad? To co wczoraj byś miała taką kuszczaka? A wy? Naleśniki. My naleśniki. To mogę ci zrobić we właśnie naleśniki. A jak? Normalnie. Umiesz? Umiem. Na... Ciocia średnio umie, a ty umiesz? No, mogę? Naleśniki wpiszę, dobra? Ale tu już jest wpisane. Widzisz, to są naleśniki. Te? Czekaj. Tylko wiesz, o co mi chodzi? Chcę jeszcze ci trochę ziemniaków obrać, wiesz? Chcecie z bitą śmietaną te? Co? Chcecie z bitą śmietaną te naleśniki? O Jezu! Chcecie z bitą śmietaną? A jest tam w ogóle jeszcze coś? Czy wszystko zjadłaś? Jest. Jest? O kurczę. Dobra. Jeszcze mnie komar ugryzł. Jak jest w lodówce, to znaczy, że jest. Dobra. Po co to znaczy? Uwaga, bo cię przejadę nogę. No dobra, udało mi się. To są nasze naleśniki. Oliwka będzie jadła nuggetsy, takie ręcznie robione z kurczaka z ziemniakami. Dla Oliwci będzie kurczak nuggetsy razem z ziemniakami. Do tego dam jej sos. Zobaczymy, czy będzie chciała go zjeść. Także smacznego. Tak jak obiecałam, przyszłam się pokazać w ortezie. Tak nagrywam, bo nie mam jak ustawić tego aparatu. I przy okazji wam pokazać zestaw, który kupiła teraz dzisiaj moja klientka. Właściwie to jest zestaw worko plecaka razem z nerką crossbody Flani. Model Ariana. I spójrzcie, jak to fajnie. Oj, jak to fajnie się prezentuje. Może w ten sposób? Myślę, że spoko to wygląda. Można nawet w ortezie dobrze wyglądać. Co myślicie? Ja myślę, że spoko. Także bardzo ładny model. Polecam wam na jakieś wyprawy turystyczne w góry i na co dzień po mieście do śmigania można iść. Dla mnie to jest zestaw idealny. Dlatego, że mogę sobie tu telefon schować, aparat z tyłu też sobie pochować, mogę rzeczy i nie muszę trzymać w rękach, gdzie mam tą ortezę i muszę na siebie uważać. Przyszedł mój ponton, materac, także rozkładamy go, zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj na niego wsiąść, jak przyjdzie Łukasz.
Dobra, kochani, mamy to. Jest napompowany ten materac, ale myślę, że nie ma 1,84 m. Niby tak pisało 1,84 m, ale i tak jest mega, widzę, stabilny, porządny, z oparciem i jeszcze z kubkiem na jakąś kolę, jakiś napój.